Siemaneczko z tej strony Miss Sims, a na Waszych ekranach Madison. Dzisiejszy odcinek jest inny, smutny. Dlatego, że to poniekąd niestety pożegnanie. Już wam wszystko powolutku tłumaczę. Pewnie jak kojarzycie, Madison to simka, z którą rozgrywaliśmy sobie scenariusze, a zwłaszcza te ograniczone czasowo. Madison właśnie podczas jednego z tych scenariuszy pojechała na święta do swojego rodzinnego domu, gdzie pogodziła się ze swoim byłym chłopakiem, który stał się również tam podczas magicznych świąt jej obecnym chłopakiem. Albert, bo tak ma na imię, oświadczył jej się całkiem niedawno w dżungli. Ich miłość kwitnie. Mają się bardzo dobrze. Do tego stopnia dobrze, że uwaga, uwaga, Madison jest w ciąży. Co za tym idzie, stwierdziłam, że zasługuje na to, żeby przejść na simową emeryturę. I jeżeli chodzi przynajmniej o scenariusze, pozwolimy jej skończyć odejść. Zobaczcie, widzimy, że tutaj ma jakieś mdłości i obawy. Chyba nie czuję się zbyt dobrze. Albert natomiast wygląda bardzo fajnie, zadowolony, szczęśliwy. Nie wiem, czy będziemy rozgrywali sobie losy tej rodzinki, czy nie. Na dzień dzisiejszy wszystko wygląda na to, że. To ostatni odcinek z Madison i z Albertem i z ich małym maleństwem, które już tutaj w brzuchu sobie siedzi. Co dzisiaj się wydarzy? Myślę, że dzisiaj sprawimy, żeby ta dwójka obiecała sobie, że spędzą ze sobą te życie simowe do końca. Dlatego na pewno weźmiemy ślub, zwłaszcza, że dzieciak jest w drodze, jest już mocno widoczny. A nie wiem, czy pamiętacie, Albert mieszka na wsi, gdzie na pewno wywołałoby to niemały skandal. Tak więc udaliśmy się dzisiaj właśnie do simowego ślubnego miasteczka. Chciałam tutaj za. Załatwić wszystkie formalności związane z kwiatami, z tortem, z miejscem. Zobaczcie swoją drogą, jak piękne jest po prostu to miejsce. Jestem w szoku, to jest jedno z ładniejszych miast simowych, tak przynajmniej uważam. Czekajcie, pozwolimy im tutaj rozmawiać, nie wiem, yy... nie entuzjazmu się nadchodzącym ślubem może. Wracając do tematu, przyjechaliśmy, ale mieliśmy pecha, dlatego że moi simowie dobiegli tutaj w to miejsce o 18.15. Przynajmniej Albert, bo ona oczywiście pojawia się trochę później, bo w ciąży chodzi się trochę dłużej. W związku z czym wszystko już było zamknięte. Nie wiem, może możemy tutaj sobie popatrzeć na witryny sukien ślubnych, chociaż my już na niej suknię ślubną mamy wybrane, szczerze mówiąc, ale chodźmy sobie zobaczyć. Może gdzieś tutaj przekimamy do jutra, jeżeli się nie rozpada, ładna pogoda na razie jest, jest wiosna, idealna pora roku na ślub, także Madison mam nadzieję, że przyjmiesz od nas takie podziękowania za trud włożony w testowanie tych scenariuszy i ślub wiosną w takim pięknym miejscu, chociaż odrobinę Ci wynagrodzi wszystko, co przez nas przeszłaś. Dobra, tu sobie oglądasz suknię ślubne, może myślisz o tym, jak fajnie by wyglądała Twoja mama w takiej wersji? No bo na pewno nie ty, bo jest to chyba taka sukienka dla troszeczkę starszej Simki. A tutaj natomiast bym widziała jakąś taką pochodzenia chińskiego. Dobra, no co? Wrócimy do domu, wrócimy tutaj jutro o, o, o godzinie dziewiątej i załatwimy wtedy kwestię właśnie tutaj kwiatów a tortu. Szczerze mówiąc nie rozgrywałam jeszcze ani razu w ślubne historie, jest to mój debiut, w ogóle przyjechałyśmy tutaj po raz pierwszy, w ogóle jak z jakąkolwiek simką, dlatego, że bardzo chciałam to zrobić z Rebeką, z wyzwania mojego, które prowadzę Wynajęta Miłość, zachęcam do oglądania kto jeszcze nie ogląda, ale no cóż no postanowiłam, że gdzieś tam poniekąd trzeba te losy Madison w jakimś kierunku popchnąć dobra, robi się coraz później, choć wracajmy do domu bo to pewnie trochę potrwa i dlatego postanowiłam, właśnie, że to jednak Madison, pierwsza, weźmie ślub w nowym mieście. Jeszcze zanim wróciliśmy do domu, postanowiłam, że zobaczymy sobie tutaj lokale weselne, bo ślub tak jak Wam wspominałam, jest już jutro, a my jeszcze nawet nie mamy miejsca. Jedyne co to już udało nam się zapełnić: orszak weselny, osoba, która udzieli nam ślubu i tak dalej. I te co chyba kwiatki niosą, czy tam sypią, nie wiem. Przyjechaliśmy teraz właśnie do lokalu tutaj weselnego, zobaczymy, czy to jest to miejsce, w którym chcieliby brać ślub. Właściwie, ale piękne. Właściwie nie powinni wybrzydzać, bo oni mają dużo czasu i powinni cieszyć się z tego, że jeżeli w ogóle uda im się tutaj na jutro znaleźć termin. Także nie wiem, można tutaj zapukać? A nie, po prostu wejść. No okej, okay. no to chodźcie, zobaczcie, jak to wygląda. No, miejsce, no nie wiem, ma dużego stołu, ale nasz, nasz ślub nie będzie na pewno zbyt duży, dlatego byłoby idealnie. Zrób zdjęcie. A czemu zrób zdjęcie? A, pewnie, żeby sobie potem porównywać. Ej, super, podaj jedzenie. Tutaj mamy do toastu szampana. Fajnie, pianista, jutro na pewno zatrudnimy, żebyście mieli taki full ślub. Miejmy nadzieję, że ten brzuszek Ci bardziej nie wyjdzie, bo masz sukienkę taką Wam troszeczkę, zdradzę, nową, taką bardzo przyległą do ciała i na pewno będzie go widać, nie będzie można udawać, że to był tort. Będzie od razu wiadomo, że to było, że jesteś w ciąży, no ale cóż. Aha, tutaj jest to miejsce. Mm. No, wedle mnie trochę mało romantyczne. Jest ładne. Ja nie mówię, że nie, ale w tym mieście pełnym wody, pięknych widoków, na pewno wydaje mi się, że dało się to zrobić tak, żeby chociaż przez okno był widok na ten wodospad. No ale cóż, może jutro rano wszystko będzie wyglądało inaczej. Tutaj sobie zapisujemy jakieś notatki. Albert przyjechał oczywiście z nami, coś tutaj ma do powiedzenia. No, jakby nie było, jest to też jego ślub, więc mu pozwolimy się wypowiedzieć. Weścichy ślubnie, planuj wydarzenie ślubne. Tylko ciekawe, czy da się to zaplanować tak, żeby rozpoczęło się na przykład jutro o godzinie, nie wiem, 16 może szybciej też nie chcemy tego ślubu robić. Jak widzicie, zrobiłam tą kolację próbną właśnie, żeby poprosić naszych bliskich, żeby nam towarzyszyli w tym dniu, ale nie poszła zbyt dobrze. Także hmm, puchar jest brązowy, ceremonia ślubna, tysiaka. Tu widzę, że się trochę zmieniło. Mówię, pierwszy raz rozgrywam. Wybaczcie mi tej to z orszaku ślubnego. No, na sztata, na pewno Eliska i raj sobie wybierzemy, udzielają, ale wiecie co? Nie, ja się obawiam, że to się rozpocznie od razu. Dobra, wiecie co? Ja z tego wychodzę. Wrócimy do tego na zajutrz, jak uda nam się już załatwić kwiaty i tort, bo bardzo bym nie chciała, żebyśmy zostali bez tego, bo Madison naprawdę zasługuje na wszystko, co dobre. Także ja myślę, że widzimy się jutro o godzinie 9 przy tej budce, jak uda nam się już coś kupić. Okej, okay, wprawdzie jest 644. A nie ósma, ale mam wam coś jeszcze do powiedzenia. Albert dzisiaj spotkał się z naszą Madison, żeby coś jej pokazać. Więc i my to zobaczmy. To jest ich dom, w którym zamieszkają razem po ślubie. Albert już kupił po prostu im jakieś miejsce. Poszli na poniekąd kompromis, ponieważ i ona opuszcza miasto, ale i on wyjeżdża ze wsi. Ze wsi? Dobrze chyba nie? Opuszcza w każdym razie swoją wiejską krainę, a może tak będzie łatwiej, i zdecydowali się kupić dom właśnie tutaj w tym nowym miasteczku ślubnym, które nazywa się Coś na te. Nie pamiętam niestety, także musicie mi darować. I co ważniejsze, dlaczego on pokazuje jej ten dom dzisiaj, zważywszy na to, że przecież ślub odbywa się dopiero wieczorem, i dopiero wtedy mógłby dać jej ten poniekąd prezent, jakimi są kluczyki do tego tutaj wspaniałego domu. Dlatego, że Albert zaplanował to w ten sposób. Że to właśnie na tyłach ich wspólnego domu, gdzie już jest miejsce na dziecko, zobaczcie, już jest spokój dziecięcy, odbędzie się ich wesele. Czy to nie jest piękne? Zobaczcie. Biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy wczoraj, czy to nie jest piękna sceneria? Z tyłu mamy park, góry, spokój, jakieś ptaszki. Jak nie gadam, to może byście usłyszeli. Tutaj mamy takie bardzo naturalne, jakby miejsce, w którym oni sobie przyrzekną, że zostaną ze sobą do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Także uważam, że naprawdę bardzo fajny miałeś pomysł, Albercie. Teraz może pojedziemy już wspólnie. Jak widzicie, Albert dołączył do naszej rodziny, bo tak będzie mi łatwiej ich kontrolować. Pojedziemy właśnie teraz wspólnie. Oczywiście postarać się wybrać ten tort i kwiaty. Dobra, jesteśmy chyba lekko nadal za szybko, ale tutaj widzę, że pan od kwiatów już jest. Albert, ty szaleńczy romantyku! Chodźcie, może uda nam się tutaj wybrać. Kup weselny bukiet, targuj się, kup kwiaty. Ja myślę, że nie będziemy się targowali. Poczekaj. Kwiaty kupić i Albert, zróbmy to w ten sposób. Ej, co tutaj żartuje? Aha, myślałam, że żartuje z, z małżeństwa. To nie byłoby śmieszne. Ty kup kwiaty, a ty sobie sama wybierzesz weselny bukiet. Zobaczymy, jak to wygląda i jakie są jakości w ogóle kwiaty. I pomału myślę, że tutaj miasto będzie się otwierało. No miejmy taką nadzieję. Uwaga, podchodzi Albert, ty kupić kwiaty dla naszej Madison. Aha, okej. Okay. Dobra, no nie spodziewałam się czegoś takiego, ale ok, no kupmy jej coś takiego. Chciałam powiedzieć sterlicję, tak wiecie, najdroższy kwiat, ale z drugiej strony sterlicja to... No nie wiem, czy ja bym chciała dostać jakąś sterlicę. Kupmy jej po prostu różyczkę, tak o, żeby jej za chwilę podarować. I ona też sobie w tym czasie wybierze jakiś ślubny bukiet. Um, nie wiem, który sami widzieliście, ten taki ślub jest taki biało-chyba różowy, więc może subtelny bukiet różowych róż? Czy może tutaj ten z jasno-różowych róż? Dobra, słuchajcie, niech jest ten z jasno różowych róż i nie będziemy się ograniczyć, kupimy sobie również z różowych. A co tam? Kasa już nie jest dla nas problemem. Albert jest bardzo bogatym, wziętym chirurgiem. Jak widzimy, nasze konto zostało pokaźnie zasilone, ale wiadomo, nie o to tutaj naszej zimce w ogóle chodzi. Także nie będziemy jej oceniali absolutnie z tej perspektywy. Sprawdzimy tego, czy kwiaty trafiły do naszego wyposażenia. Są super. Dobra, jest dziewiąta. Zobaczymy, co tutaj teraz się na tym mieście tak naprawdę zmieniło. Zmień strój, zaplanuj oficjalne stroje, oglądaj towary na wystawie sklepowej. Zaplanuj oficjalne stroje i pewnie nas po prostu przerzuci do kasa, co? I na tym to będzie wszystko polegało. Dla niej już suknię mam zaplanowaną, ale chyba nie chcę, żebyście ją zobaczyli w tym momencie. Dlatego szybko ukryję opcję, która będzie miała być dla Madison. I jak już, to dam tylko Albertowi, bo Albert chyba nie ma żadnych ubrań oficjalnych, ładnych. Dobra, tak jak myślałam, właśnie wróciło nas do kasa. Ogólnie pojawiła się tylko możliwość zmieniania jej stroju, także on by musiał podejść sam. Ale stwierdziłam, że tego nie zrobimy, bo Albert ma nawet ładne ubranie, także nie ma po co mu zmieniać. I teraz w chwili obecnej natomiast wybieramy tort. Kwadratowy tort wesce. Wyselny, co mamy jeszcze te Kwiecisty tort, weselny, kwiecisty. co jakieś inne kształty? O, ten, ładny, tylko kurczę, taki, no nie moja dekoracja, jednak jestem bardziej wole subtelna dekoracja, na weselu. Eleganckie bym powiedziała. Ej, tort weselny w kształcie poduszki, widzicie to? Jaki czad, ale no też nie, też absolutnie nie będzie nam pasował. Ten by nam pasował, w sensie taki ja bym wybrała, jeżeli chodzi o kształt, tylko może jeszcze jedno pięterko, ale kolor mi się jego nie podoba, a ten znowu jest zbyt różowy. No, wiecie wy co? Pewnie najlepiej byłoby samemu sobie e, upiec, ale no nie mamy takich umiejętności chyba gotowania, ani nie mamy już czasu, bo umiejętności chyba ona zresztą ma. Może spróbujemy upiec, jak wrócimy, ale w razie co się zdecydujmy? Na pewno weźmiemy sobie tort weselny ze zestawem babeczek, i tutaj może jeszcze wtedy jakiś taki, hmm, może ten czarny, tylko nam nie będzie pasował do naszej e, scenografii wokół naszego ślubu. Bardziej był jakiś taki właśnie różowawy, ale ten mi się ogólnie nie podoba. A może po prostu jakiś kwicisty tort, kremowy dwupiętrowy albo biały dwupiętrowy tort? No, weźmy sobie może tutaj ten. Dobra, niech jest. O. Ok, kupiliśmy dwa torty. Spróbujemy jeszcze w domu upiec, jeżeli się będzie dobrze czuła. Pokażę już Wam, gdzie kupowaliśmy te torty. Tutaj, u tej pani piekarki, w piekarni, tak naprawdę, czy może w takiej cukierni. No, wiecie co? Ja jestem po prostu zachwycona, jak to miasto tutaj zostało zrobione, ale myślę, że już jest czas, żebyśmy wracali do domu i szybko zajęli się organizacją tego ślubu, bo zostało nam coraz mniej czasu. Ja bym chciała, żeby się tak o tej 16, 14 najszybciej zaczynali. Najpóźniej zaczynali, chciałam powiedzieć, tak naprawdę. Dobra, udało nam się wrócić. Te widzę, że na ganku spotkaliśmy naszą mamę. Oczywiście z nią porozmawiajmy. Zapytaj o wesele. Wyraź wątpienie dotyczące małżeństwa. Myślę, że to jest taki moment, który którym mamie byś na pewno powiedziała, że jesteś zestresowana po prostu, że sytuacja cię przeraża. I jednak mama, która jest od wielu lat mężatką, na pewno by ci coś doradziła. Ja bym chciała, żebyś jeszcze tutaj podzieliła się wielkimi wieściami z mamą, ale myślę, że. Myślę, że mama wie, mama zawsze wie. Tutaj oczywiście powiedzieliśmy również, że jesteśmy podekscytowani tym, że to już dzisiaj bierzemy ślub i pojawia nam się, że Madison nie może się doczekać, aż powie wszystkim. Także okej. Okay. Chyba mówi o ciąży, jak mama reaguje? A, chyba dobrze, ucieszyła się, że będzie babcią już zbytnio, nie ma już innego wyjścia. Albert, dlaczego jesteś smutny? No bo było święto miłości, ale ja musiałam niestety z niego zrezygnować, żebyście mogli brać udział w ślubie tym z wydarzeniem. Dobra, jest godzina 11.28, prawie, prawie w pół do 12, także ja myślę, że właściwie może zorganizujemy już tutaj to wesele. Tort tylko jak przyszła, schowałam od razu do lodówki, ale właściwie wyjmijmy go, połóżmy go już tam, gdzie jest jego miejsce, nic mu się przez ten czas nie stanie, poczekajcie, otwórz i zobaczmy, który z nich będzie się tutaj lepiej prezentował. Sama upiec niestety nie może, bo nie ma takiego. Ej, ale piękny! On nie był tam taki ładny jak tutaj. No, podoba mi się, ładny. A pokażcie, ten niebieski. Chyba jeszcze ładniejszy. Chyba jeszcze ładniejszy. A możemy mieć dwa torty weselne? Kto Boga temu zabroni, nie? Czekajcie, tutaj go weźmiemy może wtedy na środek. Na środek tego stołu dla gości najbliższych. Sześć krzeseł. No, wydaje mi się, że mam więcej osób w planach wziąć. Nie, on też źle wygląda. Musimy się chyba zdecydować, albo ewentualnie, no nie wiem. Szkoda, że nie możecie mi podpowiedzieć, niestety. Także muszę się zdecydować sama. Zostawcie mi koniecznie w komentarzu, który wy byście wybrali, gdybyście de facto mieli teraz jakiś wpływ. Czy ten niebiesko-biały, czy ten tutaj, właśnie taki. No, dla mnie on jest taki lekko miedziany, także dajcie koniecznie znać. Jestem bardzo ciekawa, bo ja się chyba zdecyduję tutaj na ten miedziany, bo on pasuje i do tych dekoracji, i do tego tutaj takiego klimatu, tutaj do tych stolików, także niech on zostanie, a ten tutaj niebieski po prostu schowajmy sobie w do lodówki. Dobra, moi mili, w tym pięknym widoku gór, myślę, że już jest czas, żeby pomału zacząć planować. Aha, Albert do nas dzwoni, czy pójdziemy z nim na randkę. Albert, my jesteśmy z tobą w domu, obok ciebie w dodatku. Nie wiem, co tutaj mi się wydarzyło, zwłaszcza, że nie dodawałam nic kodem, także nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się stało, ale trudno. Słuchajcie, myślę, że to jest dobry moment, w którym byśmy mogli rozpocząć planowanie samego wesela Waszego, planuj wydarzenie ślubne, i wybierzemy sobie osoby, które będą Wam w tym pięknym dniu towarzyszyły. Okej, okay, simowie z orszaku weselnego. John jest ojcem naszej Madison. Poczekajcie, najpierw udzielające ślubu. Ja bym chciała, żeby ślubu udzieliła im Elizabeth, dlatego właśnie, że ona na pewno ma jakieś, wiecie, duże doświadczenie w małżeństwie i po prostu dla Madison to będzie niesamowicie wzruszające, jak to właśnie mama będzie czekała, żeby jej tego ślubu udzielić. Kąpan z kwiatami. Niech jest Beka może, proszę bardzo, strażnikiem obrączek niech jest Mila Munch, tak jak ją wybraliśmy, goście to za chwileczkę, Simowie z Orszaku Ślubnego, no weźmy całą pozostałą trójkę, właściwie tak naprawdę nie wiem co tam się będzie działo, Ha, maksymalnie dwójkę, no to niech jest Tata i jest Eliska, super. No i wybierzmy teraz innych gości, czy tutaj, aj, nie, czekajcie, źle. Jak zacznę zaznaczać, to oni się tutaj zaznaczają jako goście. Arun, który był naszym sąsiadem w mieście, Jess Minder, która była naszą sąsiadką i przyjaciółką, Moira oczywiście, feje, którą żeśmy zmieniali, bo ona no, wyglądała dramatycznie. No i wszystkich, których znajomych mamy. Może nie mamy jakiejś imponującej liczby, ale nie liczy się liczba, a jakość, także nie przejmuj się tym w ogóle, Madison. Dobra. Wybierz aktywności. No Pierwszy taniec musi być to, a z tym muszą być małżeński pocałunek i jakie fajne rzeczy. Wygłaszaj przemowę no dobra, niech jest. Co my tu mamy dalej? rzuć ryżem, herbat. Aha, o więcej więcej. No super, no herbaty może nie. Uczta niech jest, napoje, przejdź alejką oczywiście, pokrój tort, taniec i złóż przysięgę. No wybraliśmy im taki ślub, taki bym powiedziała porządny, z wieloma aktywnościami. Ciekawe czy nam się uda. Jeżeli chodzi o ich garderobę, to tutaj nadal nie chcę żebyście zobaczyli jak będzie wyglądała nasza Madison, więc ja sobie sama to edytuję, to będzie dla Was niespodzianka. Tak jak przypuszczałam ceremonia ślubna zaczęła się od razu, także dobrze, że wtedy tego nie kliknęłam. I wiecie co? Tak patrzę na nich, zerkają na siebie, podekscytowani, myślę, tym, co zaraz nastąpi, tym, że zaraz czeka ich tutaj prawdziwa impreza, która skończy się tym, że obiecają sobie, że na dobre i na złe zawsze już będą siebie wspierali. I wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że może to jest dobry moment, żeby uciąć ten odcinek, podzielić tutaj te nasze losy, ostatnie tak jakby Madison raczej, bo nigdy nic nie wiadomo, może mi się odwiedzi i będę chciała wrócić do tej rozgrywki. Już nie jako testerki i scenariuszy, ale może po prostu pożyć trochę Madison, dlatego że samą bardzo Simkę polubiłam. Także nie mówię jeszcze takiego totalnego do widzenia na pewno Madison, ale kto wie, kto wie jak to wszystko się potoczy. No i wydaje mi się, że po prostu ich wesele, ślub tutaj i tą całą uroczystość zrobimy sobie w kolejnym odcinku, na który już dzisiaj serdecznie Was zapraszam. A tymczasem pozdrawiam, Miss Sims. Do usłyszenia.